Dziś Mojżesz nam pokazuje, jak ważne jest rzetelne wypełnianie prawa. My często odwołujemy się do łaski, żyjemy łaską, mówimy, o, łaska jest najważniejsza. I często pomijamy to, że właśnie prawo jest darem łaski, że właśnie z łaski otrzymaliśmy bardzo konkretne prawa. Jeżeli je pomijamy, to możemy się rozczarowywać. Dlaczego łaska nie wystarcza? Przecież tak czekałem na łaskę, tak o nią prosiłem, a jednocześnie nie wypełniam rzetelnie tego, co zostało mi dzięki łasce objawione, dzięki łasce powiedziane. Po co jest prawo? Po to, by umieć przyjąć łaskę, żeby zrobić dla niej miejsce w swoim życiu. Tak naprawdę chodzi o jedno i o drugie, abyśmy potrafili rzetelnie wypełnić prawo, co pozwoli nam przyjmować łaskę i abyśmy tak otwierali się na łaskę, że wypełnianie prawa nie będzie dla nas żadnym problemem. To nie jest jakaś wyższa szkoła jazdy albo zaproszenie tylko dla tych najlepszych, niezwykłych, dla tych, którzy rzeczywiście są takimi bezbłędnymi chrześcijanami. Dopiero w tym miejscu, o którym mówi dzisiaj Ewangelia, zaczyna się chrześcijaństwo. W odkryciu tego, że Bóg, to gdzieś usłyszałem i powtarzam tutaj, że Bóg nie ma nieprzyjaciół. Bóg ma tylko synów i córki. I to zdanie, że Bóg ma tylko synów i córki, wszystko zmienia. Ja wchodzę w bardzo różne relacje. Czasami mi jest z kimś po drodze i do kogoś po drodze. Dzielę podobne myśli, odczucia, potrafię współpracować, a czasami zupełnie mi jest nie po drodze. Czasami ktoś jeszcze mnie zranił, dotknął, odrzucił, albo ja go odrzuciłem. Tak? I powstaje jakiś rodzaj dystansu, wrogości. I czasami pielęgnuję to, tak? Bo mi jest tak wygodniej. Bo dzięki temu nie zużywam aż tyle energii, bo dzięki temu dla mnie więcej zostaje i to jakoś zabezpieczam. To przykazanie, które dzisiaj zdradza Pan Jezus, a zdradza największy sekret miłości o kochaniu Boga i kochaniu bliźniego jak siebie samego i że nie ma większego i żeby mamy być doskonali jak Ojciec w tym kochaniu. To jest przykazanie, które pomaga nam spojrzeć na innych i na siebie samych, tak jak patrzy Pan Bóg. On jest miłością, która się rozdaje. On jest miłością za darmo. On jest miłością nieskończoną. Miłością, która nie traci nadziei. Miłością, która się nie wyczerpuje. Miłością, która ciągle zaczyna od nowa. Miłością, która nie jest za jakieś zasługi i za jakieś sukcesy i zwycięstwa. To jest w ogóle niewiarygodne wejść w to miejsce Ojca i zacząć kochać jak On. I tutaj się zaczyna chrześcijaństwo. Miłować nieprzyjaciół, nawet jeżeli cię ktoś skrzywdził, zawiodłeś się na kim, nadużył twojego zaufania, to nie przestaje być twoim bratem. Ci, którzy znają miłość Ojca, będą budować królestwo braterstwa. Ci, którzy znają miłość Ojca i tam potrafią zaczerpnąć u źródła, będą potrafili przebaczać i zamykać coś, co Żydzi bardzo sobie cenili. To prawo talonu, czy talionu, bo tak to się nazywało. To było prawo odwetu, zemsty. Jak ktoś cię skrzywdził, to oko za oko, ząb za ząb. Że możesz oddać, żeby wyrównać rachunki. To spojrzenie ze strony Ojca, to jest spojrzenie przebaczenia i miłosierdzia i ocalania, przerywania tego beznadziejnego kręgu odwetu, że zemsta nigdy nie ma końca. Dopiero przebaczenie i ta miłość Ojca rozbraja zemstę i nas nawraca. Dzisiaj warto przejrzeć te różne historie swoich relacji, miłości i nienawiści i poprosić o miłosierdzie.
o myślenie o miłosierdziu, o taką odwagę wykonania jakiegoś ruchu miłosierdzia.